dzisiaj chcemy Wam pokazać grę, która zmieniła nasze życia, zmieniła nasz sposób myślenia, zmieniła nasz sposób postrzegania świata. Dzięki temu, że w zamku są anioły, uwierzyliśmy w Boga. Generalnie Heroes of Might and Magic 3 w edycji odświeżonej. Przyspiesz, błagam Cię, przyspiesz. Animację. Tak, masz rację. Myślałem, że to Twoja tura, bo przypominasz mi go trochę. To znaczy, jestem totalnie bezużyteczny, powolny i w zasadzie mogę tylko osłaniać. Ale masz potencjał na ulepszenie. Nieprawda, to jest kolejna dyskryminacja mojej osoby z perspektywy tej gry. Dobra, wytłumaczmy po raz kolejny, że... Pupkin to ja, to ale cross, Pupkin to cross. Tak, to dość skomplikowane. To znaczy... Nie wiem, może... Pupkin, teraz pomyliliśmy się przy ustalaniu rozgrywki. Tak, owszem. Mogę zobaczyć. Dobrze, otóż krosie. Mają kompletną. Ty to miałeś, kurde, bezczelne przejście. Ty pewnie też masz takie przejście. Nie. Myślę, że coś tu się znajdzie, coś tu leży. Krasnoludcy wojownicy chcą przyłączyć się w twarz. Nie chcą. Krasnoludcy wojownicy są bez sensu. To jest jednostka dla casuali, a nawet casuli. Prawda. Ale Pupkin jest też ten, jest też protip dla ciebie, bo jeżeli grasz nekro, to masz kupić ratusz, bo szybko się zwraca. Nie kupiłem ratuszu? Ratusza? Ktoś ci radzi Pupkin, żeby się poddał. Ma rację. To jest gra w Heroesy na najwyższym poziomie. My gracze turniejowi wszyscy w ten sposób. Coś ciekawego? Tak, kończy się twoja tura właśnie. Ktoś mówi, że nie wie, który z was gra bastionem, ale ma naszować prawo na arcymagów i dołączyć do niego 30 sekund. Nie. Osoba, która gra arcymagów. Koniec komentarzy czytelników. Ja tu nie widzę tego. Nie widzę. Koniec tej współpracy. Jeżeli chcecie komuś podpowiadać, to Nekropolia, która jak widzicie, radzi sobie wyraźnie gorzej. Nekropolia was potrzebuje. I przyszła do nas 9 kier. Czy kto dotarł? Chodź. 9 kier, chodź, skomentujesz coś. Chodź, siadaj. No chodź. Przywitaj się. Scena jest twoja. To twoje 5 minut. Siadaj. Pupkin, to do ciebie. Poznali cię po imieniu. Bibliotekarz otwiera wrota i taksuje cię wzrokiem. Nie jesteś ani wystarczająco sławny, ani wygadany, aby dostać się do Biblioteki Oświecenia. Wróć tu, kiedy będziesz tego godzien. Nawet ci koli, ale już nie jest twoja. Mogę muzykę symulować dla naszych. Dobrze. Ale to chyba, wiesz, dziki się zażywa raczej w bastionie. Tak mi się coś wydaje. Dziki były w dwójce, tutaj są neutralną jednostką. To był kawałek trivi dla naszych radiosłuchaczy. Czy ja mogę gdzieś jeszcze iść bez ryzyka, że nakopią mi dużyci? O mój Boże, diabliki! Najpotężniejsza jednostka pierwszego poziomu. One są trochę jak bidów. Jak co? Jak kto? Bidów. Co to jest bidów? Bidów. Okej. I pamiętasz tego słynnego cytatu? Nie. No to jak spotykasz bidufa w Pokémonach, to on do ciebie podchodzi, patrzy ci głęboko w oczy i mówi: bidów! To brzmi. Nie, masz trzeci zamek, w ogóle 5 zamków sobie znajdź! 50! Elfwind Fallen Star Agony. To jakiś tryptyk zespołów metalowych, ten najbardziej kiczowaty. No, to będzie power metal, To będzie jakiś industrial, takie fusion z domieszką elektroniki. No, fusion, a to będzie taki... Ale taki z przytupem, tak. Żeby nie powiedzieć innego brzydkiego słówka na P. A ty jaki masz? To ty cold masz jakiś soul. God emo metal. Dlaczego god emo? No bo cold soul, taką głębię nieistniejącą wyrażę. Dobrze, czy mamy jakiekolwiek konstruktywne, mądre komentarze, które nie są pociskiem wymierzonym w moją stronę i które mógłbym wykorzystać do wrócenia w dowcip? Berlin. Nie. I teraz mam wybór, skręcić w prawo czy w lewo. Ale i tak skończy się porażką. Jak to jest piękne. Czy możemy na chwilę przerwać streama, bo nie chcę świadków? A zamierzam zrobić coś bardzo, bardzo złego. No, dobra. Pupkin, jak mogę zrezygnować z magii ziemi? Kiedy rezygnowałem z magii ziemi? Pewnie teraz. Rezygnowałem z magii ziemi? Naprawdę nie patrzę na to, co robię. I dlatego Dragon Age dostało... To prawda, powinno dostać 8+.
Nie kupiłem ratusza. Boże, jakim trzeba być imbecylem. Zmęczenie daje nam... 15 sekund. Co? Tak zawsze się kończą gry. 15 sekund, tak? Jezu, dlaczego tutaj nie ma... O, dokładnie. Dlaczego tak... Aż... I tym sposobem żegnamy się, ponieważ naprawdę nie chcę świadków tego, co się zaraz stanie.